Witam serdecznie, kikowy szlak, Słubickie Łąki, 14 stycznia 2013. No, zima daje już zdrowo, naprawdę zdrowo. No, ale czas zimy, piękny czas. Dzisiaj kilka słów na temat opanowanie przy zmianie sytuacji. Opanowanie przy niespodziewanej zmianie sytuacji, prawda? Opanowanie przy nagłej jakiejś tam sytuacji nieoczekiwanej zupełnie, prawda? I no wiadomo, chcielibyśmy, żeby w życiu układało się wszystko tak, jak sobie planujemy. Chcielibyśmy tak. To znaczy, chcielibyśmy, żeby się układało tak, jak planujemy i jeszcze lepiej, prawda? Ale nie gorzej. Ale zdarzają się momenty, no i w różnych okresach czasu tych momentów jest więcej bądź mniej, że sytuacja diametralnie się zmienia. Zmienia się nagle, prawda? Na coś czekamy, czegoś jesteśmy pewni, pyk, nie ma tego, prawda? W coś włożyliśmy pracę, staramy się nad czym, nic, nie ma efektu, prawda? Nagle z jakiejś tam niespodziewanej strony jakieś tam pismo dostajemy, jakieś wezwanie do czegoś albo coś innego, prawda? Cała masa różnych rzeczy gdzieś tam się może nagle pojawić. I wierzę, że ogromnie ważne jest opanowanie w takiej sytuacji. Nie jest to łatwe oczywiście, bo człowieka zaczyna czasami nosić, prawda? Moje reakcje zazwyczaj to były takie, że pierwsze to winna jest druga strona, prawda? Takie były przez wiele lat i przyznam, że się i czasami teraz zdarzają, ale jakoś tak szybko próbuję się do porządku doprowadzić, że tak powiem, czy poukładać wszystko normalnie, że to wynika gdzieś tam z mojej winy, z mojej jakiejś tam decyzji, prawda? No ale tak często reagujemy i wierzę, że jakby takim poziomem tej dojrzałości naszej wewnętrznej, tą miarą etapu, na jakim jesteśmy tak naprawdę w rozwoju osobistym, jest to, jak reagujemy na nagłe zmiany, na nagłe, niespodziewane zmiany, na coś, czego nie przewidywaliśmy, na coś, co naraz gdzieś tam się nagle pojawiło, prawda? Coś się zmieniło niezgodnie z naszymi oczekiwaniami. A może nawet nie oczekiwaliśmy tam czegoś i na razie coś pojawiło negatywnego. Nie w porządku. Jak na to reagujemy? Czy potrafimy się opanować? Czy potrafimy myśleć chłodnym umysłem, na trzeźwo, prawda? Bez emocji jakichś tam wielkich. Wierzę, że odpowiedź na to pytanie jest ważna, bo daje tą rzeczywistą miarę poziomu naszego rozwoju, rzeczywistą miarę, nie taką, jak my sobie myślimy, o, już tyle czytam, już tyle słucham, już tylu ludzi wpisałem, już mam taki biznes, na tylu spotkaniach byłem, oj, to ja już jestem naprawdę daleko w tym rozwoju, prawda, osobowym, prawda, ja już naprawdę jestem, no, kimś znaczącym tutaj, naprawdę mam ten wizerunek wspaniały i naraz niespodziewana sytuacja, myk, wszystko nam się z rąk wymyka, spod kontroli wymyka. Jak reagujemy, prawda? Czy panika i, kurczę, stres? Czy spokój? Zaraz, hej, opanujmy wszystko. Spokojnie, nic się nie stało. Jakie są rozwiązania? Taki temat dzisiejszy. Myślę, że bardzo, bardzo ważny temat. Chłopaki jeszcze tam strzelają gdzieś daleko. Bardzo ważny temat, bo, no jak mówię, to jest miara tego poziomu naszego rozwoju. My sami o tym wiemy najlepiej, bo to nikt z zewnątrz, ale to my najlepiej o tym wiemy. My najlepiej to odczuwamy. I najlepiej oczywiście zawsze po takich sytuacjach wyciągać wnioski, jeżeli było nie tak, jak myśleliśmy, prawda? Wyciągać wnioski co do też tego własnego rozwoju, tego etapu, na którym jesteśmy. Do zobaczenia jutro na kikowym szlaku. Hej!